Witam wszystkich w kolejnym zestawieniu newsów. Oj, dzieje się sporo, ale ja przesiałem dla Was najważniejsze informacje. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie między innymi o tym, dlaczego studio Disney zwolniło swojego szefa i kogo zatrudnili na jego miejsce. Później będę miał dla Was bardzo ciekawe aktualizacje dotyczące Blade'a. Pogadamy sobie chwilę o Black Adamie, ale dzisiejsze zestawienie zaczniemy od naszej rodzimej Polski, ponieważ mam dla Was informacje dotyczące filmu Pan Kleks. Być może nie byliście tego świadomi, ale powstaje nowa Akademia Pana Kleksa z Tomaszem Kotem w roli głównej i tytułowej. Maciej Kawulski będzie reżyserem filmu. Tak, ten Maciej Kawulski od KSW, który jest reżyserem. Możecie go kojarzyć z takich filmów jak Underdog czy Jak pokochałem gangstera. No, nie wiem, czy to wypali, pewnie nie, znając polskie realia, ale hej, dajmy szansę temu filmowi. Kilka godzin temu pojawił się pierwszy plakat promujący Pana Kleksa i muszę Wam powiedzieć, że wygląda dość dziwnie. Największą niespodzianką jest rola Antoniny Litwiniak, która wcieli się w Adę Niezgódkę. Tak, nie musicie regulować odbiorników, powiedziałem Adę Niezgódkę, a nie Adaś Niezgódka. I to jest chyba największa kontrowersja względem tego filmu, względem adaptacji. W oryginale, w filmach, w książkach widzieliśmy tam Adasia Niezgódkę. W filmie, który chciałoby się powiedzieć, że jest Netflixową adaptacją, zobaczymy tam Adę Niezgódkę. Co o tym sądzicie? Dajcie mi znać w komentarzach poniżej, a my zostajemy przy polskich newsach, ponieważ Marcin Dorociński wystąpi w naprawdę dużej produkcji, a jest to drugi sezon Wikingów Valhalla. Kariera nie tylko Dorocińskiego, ale w ogóle Polaków ostatnio zaczyna przekraczać polskie granice i ja się z tego bardzo cieszę. Jak możecie przeczytać na Filmwebie, Marcin Dorociński zagra u boku Toma Cruise'a w najnowszej odsłonie kultowej serii Mission Impossible. A 12 stycznia będziemy mogli oglądać na Netflixie drugi sezon Wikingów Valhalla, w którym Dorociński wcieli się w króla Jarosława Mądrego. No i ja nie wiem, czy Netflix nie wie, co się dzieje w Polsce, ale dobór imienia jest przynajmniej interesujący. Już widzę te memy, o ile już nie powstały, o królu Jarosławie Mądrym. Ale co ja o tym sądzę? Bardzo dobrze. Bardzo fajnie, że polscy aktorzy wybijają się na światowej scenie. Dorociński już nieraz wystąpił w wysokobudżetówkach. Ostatnio mogliśmy go zobaczyć w Gambicie Królowej u boku Anny Taylor-Joy. I bardzo się cieszę z jego sukcesu. Oby więcej Dorocińskiego w blockbusterach, oby więcej innych Polaków w hollywoodzkich produkcjach, bo mamy naprawdę utalentowanych aktorów. Tylko scenariusze i reżyseria, trzeba to jeszcze wymienić. Jak myślicie, czy Dorociński będzie jasnym punktem drugiego sezonu Wikingów Valhalla? Ja mam nadzieję, że tak, a my przenosimy się do DC Universe, ponieważ Warner Bros. Discovery podjął naprawdę dziwną, zaskakującą i być może kontrowersyjną decyzję dotyczącą Black Adama. Black Adam miał premierę 21 października 2022 roku. Od tamtej pory film zarobił niespełna 400 milionów dolarów, co nie ucieszyło włodarzy Warner Bros. Discovery. Tak naprawdę najwięcej marketingu dla tego filmu zrobił Dwayne The Rock Johnson, który wcielił się w tytułową postać Black Adama. No i teraz, jak zostało ogłoszone, Warner Bros. Discovery 22 listopada 2022 roku, czyli w momencie nagrywania tego materiału, Black Adam będzie dostępny na Blu-ray i Digital, zaledwie po 31 dniach od premiery światowej w kinach. I jest to dość zaskakująca, dziwna i kontrowersyjna decyzja. Dlaczego Black Adam zawitał na Blu-ray zaledwie 31 dni po premierze filmu? Wydaje mi się, że jest to związane właśnie z pieniędzmi i marketingiem filmu. Po premierze filmu najczęściej wspominaną rzeczą, którą widzieliśmy w filmie, była scena po napisach, w której widzieliśmy Supermana. No i to jest dość dziwne, bo powinno się rozmawiać, no nie wiem, na przykład o Black Adamie, albo Justice Society of America, czy czymkolwiek, a nie tylko o powrocie Henry'ego Cavilla jako Superman. Jakby to było najważniejsze, no nie powiem, nie było to mało ważne, ale był to zaledwie skrawek całego filmu i to jeszcze scena po napisach. Tak więc wydaje mi się, że słabe wyniki box-office'owe utwierdziły włodarzy Warner Bros. Discovery i DC Universe o tym, żeby jak najszybciej zarobić jeszcze coś, dopóki fani jeszcze w miarę rozmawiają o tym filmie. Minął miesiąc, a już widzę, że Black Adam cichnie w social media, tak więc
Myślę, że to jest dobry krok ze strony włodarzy Warner Bros., aby dać fanom kolejne newsy, ponieważ w wydaniu Blu-ray mamy dodatkowe sceny, dodatkowe wywiady, dodatkowe informacje na temat tego filmu i być może no, zarobią jeszcze parę milionów ze sprzedaży czy z wypożyczenia. No ale to jest powiedzmy idealne odzwierciedlenie tego przysłowia, że tonący chwyta się brzytwy. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie, czy oglądaliście już Black Adama, czy będziecie czekali na wydanie Blu-ray. A my przechodzimy do super mega dobrych wiadomości dla fanów Blade'a w MCU. Blade został zapowiedziany podczas San Diego Comic Con 2019. Aż nie wierzę, że minęło tyle lat, a studio Marvel dopiero teraz zabiera się za produkcję. No ale wiemy, dlaczego tak się potoczyło. Po pierwsze, pandemia. Po drugie, problemy z produkcją. Scenariusz był naprawdę kiepski. Mahershala Ali powiedział, że po przeczytaniu scenariusza złapał się za głowę, ponieważ są tam dwie sceny akcji z Blade'em. Scenariusz ma 90 stron, a zazwyczaj scenariusze mają około 120-150 stron. Tak więc ten film w tamtej formie był skazany na, no, porażkę. Przez to wszystko studio Marvel zatrzymało produkcję Blade'a i zwolnili Basima Tarika, który był ówczesnym reżyserem filmu. Na szczęście, jak donosi Hollywood Reporter, studio Marvel znalazło nowego reżysera, a jest nim Jan Demange. Pewnie zdarznąłem jego imię, ale nie jest to ważne. Demange nie jest znany praktycznie z niczego, oprócz pierwszego odcinka Lovecraft Country. Nowym scenarzystą będzie Michael Starbury, który również nie jest znany z niczego większego. Blade ma rozpocząć produkcję gdzieś mniej więcej w połowie 2023 roku. Mam nadzieję, że film zobaczymy jeszcze przed Halloween 24, jak zakłada data premiery. Bardzo się cieszę, że film będzie miał kategorię wiekową R, ponieważ gdyby miał inną kategorię wiekową, to film raczej moim zdaniem byłby skazany na klapę. Może nie kompletną porażkę, ale nie zarobiłby tyle, ile mógłby zarobić. Kategoria wiekowa R, czyli w filmie o Blade'ie Łowcy Wampirów zobaczymy pewnie mnóstwo krwi, mnóstwo urwanych czy odciętych kończyn, mnóstwo bluzgów, czyli to, z czym kojarzy mi się Blade. Dajcie mi znać, czy czekacie na kategorię wiekową R i Blade'a, czy raczej wolelibyście, aby był troszeczkę bardziej stonowany. A my przechodzimy do tematu dnia, czyli Disney zwalnia swojego szefa Boba Chapeka. Szef studia Disney, Bob Chapek, został zwolniony przez zarząd zaledwie po 2 latach urzędowania. Jego miejsce zastąpi jego poprzednik, czyli Bob Iger, który na tym stanowisku urzędował przez 15 lat, od 2005 roku. No i jest to dosyć kontrowersyjna, ale mądra decyzja. Hollywood Reporter donosi, że w listopadzie 2022 roku Bob Chapek nie jest już szefem studia Disney. Jest to dosyć ciekawa informacja, ponieważ Chapek właśnie przedłużył kontrakt na kolejne 3 lata, a teraz musi pożegnać się ze swoją rolą w Domu Myszy. No więc dlaczego zarząd zwolnił Boba Chapeka z efektem natychmiastowym i zatrudnił jego poprzednika Boba Igera? Po pierwsze, dlaczego Bob Iger będzie teraz szefem? Tymczasowym szefem, muszę zaznaczyć, ponieważ podpisał taką umowę, że znajdzie następcę, czy studio Disney znajdzie jego następcę, on wdroży go w tą rolę, nauczy go, jak kierować takim molochem i wtedy gdzieś tam przejdzie w cień. Tak więc to jest, myślę, że główny powód. A teraz dlaczego Bob Chapek został zwolniony? Ponieważ no, gość no, nie miał lekko, jeżeli chodzi o swoje szefowanie Disneyem. Pandemia pewnie mu mocno o tym przeszkodziła, ale nie po to jest się szefem takiego wielkiego molocha, jakim jest Disney, żeby nie wybrnąć z każdej sytuacji. Mógł naprawdę podjąć inne decyzje niż podjął. Po pierwsze, zatrzymał zatrudnienia w Disney. Po drugie, zaczął zwalniać mnóstwo, tysiące ludzi. Chyba najdziwniejszą decyzją było to, że zrobi relokację firmy, aby zaoszczędzić na wynajmie. Kolejna kontrowersja to film Czarna Wdowa i jego premiera w kinach i na platformie streamingowej Disney+. No i właśnie, myślę, że Disney+ był głównym powodem jego zwolnienia, ponieważ Bob Chapek podejmował bardzo złe decyzje, jeżeli chodzi o streaming. Disney Plus
był pod kreską 1,5 miliarda dolarów, czyli dwukrotnie zwiększył jego zadłużenie względem tego samego okresu w zeszłym roku. W zeszłym roku zadłużenie Disney Plus wynosiło 600 milionów dolarów. Bob Chapek naprawdę dokonał niemożliwego i podwoił to zadłużenie, czy podwoił straty. Według raportów Disney Plus nie będzie przynosiło zysków aż do 2024 roku. Jeżeli chodzi o to, co ja o tym myślę, to uważam, że jest to spoko decyzja. Bob Chapek bardzo stronił od kategorii wiekowej R. Chciał, aby wszystko było w kategorii wiekowej, nie wiem, 13 albo 7. Bardzo mocno naciskał na rozwój Disney+, co no nie wychodziło mu dobrze. To znaczy z marketingowego punktu widzenia, no bo przynosił gigantyczne straty. Jeżeli chodzi o content, no to pojawiało się tam naprawdę bardzo dużo seriali. Niektóre były lepsze, ale większość była słabych. No patrzcie na przykład wszystko, co się działo z Gwiezdnych Wojen, no, oprócz Andora, który jest wyśmienitym serialem. Bob Iger chętniej dawał zielone światło bardziej takim, nazwijmy to, kontrowersyjnym projektom. Nie bał się eksperymentować, no i mam nadzieję, że przez te 2 lata nauczy swojego następcę również takich decyzji, które pokażą, że jego następca będzie miał jaja, że Disney Plus się rozwija i że nie stroni od na przykład kategorii wiekowej R, bo ta kategoria wiekowa przynosi naprawdę gigantyczne kokosy. Dajcie mi znać, czy woleliście Boba Chapeka przez te ostatnie 2 lata, czy Boba Igera, który rządził Disneyem przez 15 lat i który będzie rządził przez kolejne 2 lata. Trzymajcie się, na razie.